Siemano, z tej strony Fornal TV, witam was w drugim odcinku z serii Fornal gotuje. W dzisiejszym odcinku zrobię sałatkę, którą nazwałem sałatka Fornala TV. Składniki tej sałatki to 50 gram mielonki tyrolskiej, ananas, dwa razy puszka ananasa, dwa razy puszka kukurydzy, ogórek i marynowany seler. No to przejdziemy teraz do krojenia mielonki. Jest nas 5 osób. No i niestety pomyślałem, że większą porcję sałatki zrobię. Powiem wam, że ta sałatka została tak jakby, ja już ją wcześniej jadłem, polubiłem ją sam i dostałem od swojej babci opis, pozdrawiam babcię z tej strony, której dostałem przepis na tą sałatkę i naprawdę co roku ją robię, na Sylwestra, na urodziny, na imieniny. Ogólnie ta mielonka będzie krojona w takie paski, no bo według mnie no jest 50 gram, 50 dek koszynki, to i tej, sorry, mielonki tej tyrolskiej. Chcę, żeby po prostu wszystkim smakowało i żeby po prostu dużo tego było. Tutaj już część pokroiliśmy, no nie całą pół, no w sumie może nie wiem, jedną trzecią. No to skończyliśmy właśnie kroić mielonkę, tutaj macie, do sałatki. Teraz wrzucamy ją. No powiem szczerze, że naprawdę mam nadzieję, że moim znajomym, przyjaciołom, tym Krzysiowi, gospodarzowi, któremu zawdzięczam tego Sylwestra, posmakuje. Dobrze, skończyliśmy właśnie ten. Teraz poproszę swojego asystenta. Tutaj mamy marynowany seler. Wrzucamy go do tej sałateczki. Na razie to tak wygląda. Może to dla niektórych obrzydliwie wyglądać, no ale to mówią, kto lubi, to lubi. Teraz będziemy obierać ogórek. Dobrze, teraz będziemy obierać ogórek i pokażemy w dalszej części filmu, już jak wrzucamy ogórka obieranego do sałatki. Dobrze, teraz będziemy wrzucać ogórka do sałatki. To teraz poproszę swojego asystenta, żeby odcedził kukurydzę. Tu macie puszki kukurydzy. Tu mamy odcedzoną kukurydzę. Wrzucam ją teraz do sałatki. No trochę, powiem szczerze, konkretnie w tej kukurydzy. Teraz przejdziemy do krojenia ananasa. Poprosiłbym teraz swojego asystenta o odcedzenie. Teraz przejdziemy do krojenia ananasa. Odcedzenie już. No i teraz dodaliśmy ananasa. Zostało dodać majonezu. No, dodamy trochę, bo tego jest. No to zakończyliśmy produkcję sałatki takiej a la Fornal. I tutaj mamy tak, ogórek, marynowany seler, kukurydzę, szynkę i ananas. No i oczywiście moja pomieszana sałatka jest majonezem. No to zakończyliśmy drugi odcinek serii Fornal gotuje, w którym przygotowaliśmy tą
zacną sałatkę. Jeśli się spodobał wam odcinek, no to zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, w którym napiszcie, jaki byście chcieli zobaczyć odcinek z serii Fornal Gotuje.